Dzień dobry, Tomek Kosicki, jestem współwłaścicielem kliniki stomatologicznej A2 Klinik w Wałbrzychu. Mamy również otwartą we wrześniu klinikę w Dzierżawie, także mamy dwie placówki. Nie jestem lekarzem, zarządzam kliniką i staram się ją rozwijać z roku na rok. Parę lat temu pojawiłem się na takiej fajnej imprezie, praktyka skazana na sukces. Praktyka stomatologiczna skazana na sukces. I na tej konferencji poznałem Arka Uzewicza, który miał swoje 10 minut i opowiedział o egzekucji marketingowej na rynku stomatologicznym, o strategii marketingowej przede wszystkim. Pokazał mi narzędzia, które do głowy mi wcześniej nie przyszły, że można, mówiąc krótko, swoją strategię marketingową bardzo konkretnie, przede wszystkim w szeroko pojętym internecie, w social media, egzekwować. No i tak naprawdę to był ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że warto nawiązać współpracę, tak żeby swoją pozycję na rynku umacniać. W zasadzie obaw nie mieliśmy żadnych, dlatego że tak, po pierwsze my działamy na rynku 12 lat, no wtedy to pewnie było 9, ponieważ współpracujemy ponad 3 lata. I tak naprawdę widzieliśmy tylko i wyłącznie jakąś szansę dodatkową na współpracę z firmą, która jest, no dzisiaj to mogę powiedzieć śmiało, jest ekspertem w tej dziedzinie, jeśli chodzi o segment rynku stomatologicznego. I powiem szczerze, że mieliśmy tylko i wyłącznie nadzieję. Obaw nie mieliśmy, tylko mieliśmy nadzieję, że właśnie zespół Marketize pomoże nam w realizacji strategii, a w zasadzie w jej egzekucji, głównie na co zawsze gdzieś tam nam brakowało czasu, wiedzy, ponieważ my ekspertami tutaj nie jesteśmy. A też muszę powiedzieć ważną rzecz, że to jest sporo jakby takiego nowego spojrzenia i powiewu do samej tej strategii koledzy z Marketize'u wnieśli, także powiem tak, obaw nie było, dalej ich nie ma. Jest tylko pytanie, czy dalej jeszcze możemy wspólnie umacniać pozycję, we współpracy z Marketize'em umacniać naszą pozycję na rynku. Jestem przekonany, że tak, ponieważ no bez marketingu, bez odpowiedniego tak naprawdę podejścia komunikacji, no i tak naprawdę reklamy takiej już sprofilowanej na takich pacjentów, jakich byśmy sobie życzyli, no wtedy idzie to siłą inercja, tak? Mamy, mówiąc tylko cel i możemy to sobie zrealizować wspólnie z lekarzami. Widzę korzyści na pewno, natomiast też otwarcie powiem, że ta współpraca tak naprawdę przynosi rezultaty wtedy, kiedy zaangażowany też jest zespół kliniki mocno. No bo tak naprawdę nie ma realizacji strategii, egzekucji, a w szczególności no w takim obszarze, który wymaga jakby no dużo takiego, użyję takiego sformułowania, może nie do końca fajnego, wsadu ze strony jakby zespołu. No i taką mam nadzieję, że to zaangażowanie będzie jeszcze lepsze. No i wtedy jestem przekonany, że te wyniki też będą dużo lepsze. Natomiast to, czego my nie robiliśmy wcześniej, to na pewno nie byliśmy aktywni w social media. De facto to wy nam uzmysłowiliście nie tylko, że tak naprawdę no sama jakby strona internetowa i fajne treści, To jest fajne, ale to nie wystarczy. Więc dzisiaj myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że to był taki mega impuls, który spowodował, że my naprawdę, mimo że mamy ugruntowaną pozycję na rynku, ale dzisiaj można powiedzieć, że zaczęliśmy budować, bo to jest proces długi, taką jakby naszą społeczność, wokół której tak naprawdę są też nasi klienci, nasi pacjenci, taką lokalną społeczność. I powiem nawet więcej, fajne jest to i to do nas jakby absolutnie jakby już potwierdziło, mówiąc krótko to, co teraz mówię, jak uruchomiliśmy klinikę w Dzierżeniowie, no to tam oczywiście poczynając od białej kartki już od razu mieliśmy tak naprawdę pewien plan na strategię komunikacji w social mediach przede wszystkim. No teraz mamy na stronie i ten efekt już było widać od samego początku, prawda? Że o, fajnie, dzień dobry, fajnie, że jesteście w Dzierżeniowie, nie? Tam długo na was czekaliśmy, bo jeździmy do was do Wałbrzycha. Widać, że i to mega niesamowicie tak naprawdę działa. Wydaje się, że w ogóle, jeśli chodzi o media społecznościowe, o komunikatory, to jest to, gdzie mówiąc wprost, jeśli ktoś chce budować relacje z pacjentem, to mówiąc krótko, trzeba to wspierać i od tego też trzeba zaczynać.
Znaczy, jeśli chodzi o zespół Marketize, to trzeba jasno powiedzieć, że no, w ogóle jesteście otwartymi ludźmi. Przede wszystkim widać, że podchodzicie indywidualnie do tematu i bardzo fajnie mi się pracuje. Fajnie mi się pracuje przede wszystkim na co dzień z Pawłem, bo z nim mam najczęstszy kontakt. I nigdy nie spotkałem się, że czegoś tam się nie da, prawda, albo czegoś nie zrobimy. Po prostu zawsze służy zespół, szczególnie Paweł, dobrą radą i zawsze, nawet jeśli gdzieś tam, powiedzmy sobie, nie do końca jakby pomysły nasze się zbiegają, to zawsze fajnie podyskutować i na koniec jakaś konkluzja i można zrobić krok do przodu, także super. Fajny zespół ekspertów i otwarte głowy i powiem nawet więcej. Fajnie się z ludźmi pracuje, którzy mają jakby pasję do tego, co robią. I mam takie wrażenie, że zespół marketing z tą pasją ma.